witajcie na kanale Rodzinka M. Dzisiaj przychodzę do Was z, można powiedzieć, z testem. Gofrownicy, waflownicy, jak tam ktoś zwie, to tak zwie. I tak jak wiecie, ja to kupiłam w Biedronce. Kupiłam z tego względu, bo popsuła mi się ta moja stara, którą miałam starą, do tej pory używałam. I ona mi się, no to czy ona się popsuła? Nie popsuła, tylko przestała tak dobrze smażyć te gofry. I tak właśnie sobie pomyślałam, że można by było właśnie wytestować na kanale gofrownicę z Biedronki, a wpadła mi po prostu w ręce o tak, o jak robiłam zakupy, a że kosztowała tylko 60 zł, to stwierdziłam, że można właśnie zobaczyć na kanale, sprawdzić, czy jest to warte tych 60 zł, czy też nie. Oczywiście to jest filmik w żaden sposób nie sponsorowany. Ja tą gofrownicę, waflownicę kupiłam za własne pieniądze i również nie jest to żadna reklama, po prostu, bo ta gofrownica była dostępna, no jak sądzę, w całym kraju, także wszystkie mogłyście sobie to kupić. Także zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje, zapakowane oczywiście w pudełko. Tutaj oczywiście też bardzo dobrze była zapakowana, wszystkie te styropiany. Jest też listy. Tutaj jest oczywiście tak, tutaj środek też jest zabezpieczony tą taką bibułką i w środku ma formę w kształcie takich serduszek. I zaraz będziemy właśnie ją testować. Także ja się teraz chwilowo z Wami rozłączam i za chwilę, po jakimś czasie, się z Wami oczywiście na nowo połączę, bo muszę sobie ją umyć i przygotować do pracy. Do wykonania ciasta na gofry potrzebujemy tak. Szklankę wody, 3/4 szklanki mleka, pół szklanki oleju, 2 jajka, 2 szklanki mąki, ja tutaj dodałam też 2 łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli oraz 4 łyżki cukru. I teraz wszystko będziemy po kolei dawali do miski. Taką mamy miskę i będziemy po prostu wyrabiać mikserem, a wykonywać będzie oczywiście Julia. Także jedziemy z wyrabianiem ciasta. Do miski już jest wlana woda, teraz dodajemy mleko. Olej. Miksujemy. I ciasto wyrobione ma konsystencję takiej gęściejszej śmietany. Nie jest takie do końca gęste, ale i takie rzadkie też nie może być. I teraz odstawiamy na jakieś 10 minut. Niech nam się to trochę tak przygryzie, przejdzie, prawda? I w tym czasie nagrzeje się gofrownica i bierzemy się do smażenia gofrów. I nasza gofrownica jest już gotowa do pracy, a świadczy o tym, zapalona zielona lampka, bo zielona lampka ma się palić stale, ma się zapalić, jak będzie gofrownica gotowa do pracy, a czerwona pali się stale. I teraz właśnie, teraz smarujemy nasze płyty grzewcze olejem albo masłem. Żeby nam tutaj się nic nie przywarło. Nie
i wylewamy odpowiednią ilość ciasta w zagłębienie na dole. Oczywiście ciasta musi być tyle, żeby nam się nie przelało przez wierzch. I zamykamy klapę. I ma to działać urządzenie około 2 minut. Tak jak pisze producent, po 2 minutach gofer ma być gotowy. Także czekamy 2 minuty. I po 2 minutach gofer prezentuje się tak. Ja bym go jeszcze jednak trochę podpiekła. I po 3 minutach gofer prezentuje się tak, także go teraz już wyciągam. Zrobimy jeszcze jednego dla próby. I gofy po opieczeniu prezentują się tak, są zdecydowanie faktycznie cieńsze niż standardowy gofer, także naprawdę to bardziej jest waflownica niż gofrownica. Są dość miękkie, no nie są takie pewnie chrupiące jak po z gofiarni, jak z gofiarni, prawda? Ale myślę, że są też i smaczne. Zaraz zrobię bitą śmietanę i wtedy się do Was już odwrócę i Wam wszystko powiem, jak to mi smakuje. I gofer a la Monia gotowy. Myślę, że równie apetycznie wygląda. I witajcie ponownie po chwilę przerwy. I gofer a la Monia prezentuje się następująco. Nie mogę go podnieść, ale prezentuje się tak. Ja go tak zwinęłam, podpatrzyłam właśnie na kanale u Marty, jak tam ona zwijała te swoje. I powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o waflownicę, to jest bardzo fajna, bo te można sobie takie fajne po prostu zwijać, takie jak widzicie, gofry. Jeżeli chodzi o gofrownicę, no to te faktycznie te placki są za cienkie, także ja gofrownicy dalej będę poszukiwała, w sensie jako gofrownicy takiej na kwadratowe gofry. A tak ogólnie... Matko, nie została brudna. A tak ogólnie to na jakieś takie śniadania, prawda? Na przykład jak takie zamiast pieczywa, to można właśnie sobie zrobić takie
placki w kształcie serduszek i po prostu na przykład z dżemem czy z ulubionym kremem, no to bardzo fajne. Ale jeżeli takie właśnie chodzi o typowe takie gofry, żeby one były takie fajne, naprawdę, no to jednak dalej poszukuję mojej wymarzonej gofrownicy. I nie wiem, ile jeszcze będę szukała, bo to, co miałam, to też była taka, wiecie, no to zależy. Niby się tam ustawiało tę moc, temperaturę, ale to ona nie była taka jak te gofry jednak z gofiarni, prawda? Tak nazwijmy to miejsce, tak jak lodziarnia, to i gofiarnia. To jednak nie była i ta też jednak, ja będę właśnie szukała jeszcze dalej swojej gofrownicy, a jeżeli chodzi o takie placki na śniadanie, to jak najbardziej mogą być. Przepis oczywiście na gofry zostawię pod filmikiem. I jeżeli chodzi o chrupkość, prawda, gofrów, to zamiast mleka trzeba użyć wody i wtedy te gofry są bardziej chrupiące. Ja w moim przepisie dodałam szklankę wody i 3/4 szklanki mleka, więc możecie dodać na przykład 1,5 szklanki wody i uzupełnić tą 1/4 mleka. To już w zależności od waszych tam modyfikacji, prawda? To tylko to wam mówię. Ale jeszcze takiego swojego przepisu ekstra, żeby był taki faktycznie, taki, żeby te gofry były jak też właśnie z tej owej gofiarni, to też oczywiście nadal poszukuję, bo jeszcze takiego też nie znalazłam, bo jednak gofry takie z punktu, gdzie można je zakupić, to są po prostu, no super, nie wiem. Ale wiadomo, że gofry zrobione w domu, to są wiadomo ze składników takich pochodzenia swojego, bo wiemy, co się dało i tak dalej, a tam jednak nie. Ale no dobra. Jeżeli wam się podobał taki test gofrownicy, waflownicy, jak zwał, tak zwał, to oczywiście serdecznie poproszę kciuka w górę i mam brudne palce po... Poproszę serdecznie o łapeczkę w górę, jeżeli podobał wam się taki odcinek. Tą mam brudną od owoców, bo tutaj układałam te. I od czekolady i sobie po prostu tutaj jeszcze dotykałam to. No dobra, nieważne. Także serdecznie proszę o łapeczkę w górę, jak wam się oczywiście odcinek podobał. Witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów, którzy przybyli na nasz kanał. I co jeszcze? Oczywiście, jeżeli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, a miałby ochotę, to serdecznie zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Do wciśnięcia tego czerwonego napisu subskrybuj i do tego wciśnięcia tego dzwoneczka tuż obok, żeby za każdym razem przychodziło do was powiadomienie. I będzie nam bardzo, bardzo miło, jeżeli to uczynicie, czyli nas zasubskrybujecie. Oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy. Czego życzymy? Miłego dnia. I? Super udanego wieczoru. I super udanego wieczoru, właśnie. I do zobaczenia następnym. Razem, pa! Do zobaczenia następnym papatki. Razem. Papatki, no, papatki, Antek mówi papatki. Także pa, do zobaczenia następnym razem.